Ostatnimi czasy było dosyć głośno o megaprojekcie o nazwie The Line, mającym powstać w Arabii Saudyjskiej. Dlaczego projekt odbył się aż tak dużym echem? Otóż The Line ma być największym projektem budowlanym w historii ludzkości. Budowa The Line właśnie się rozpoczęła, ale rozmiary projektu mają być tak niebotyczne, że wiele osób nie wierzy w jego ukończenie. Chory wymysł szejka, czy może przebłysk jego geniuszu? Sprawdźmy, co wiadomo na dzień dzisiejszy i zadajmy sobie pytanie, jak prawdopodobne lub nieprawdopodobne jest ukończenie tego projektu. Plany budowy zostały po raz pierwszy publicznie przedstawione w lipcu 2022 roku. Książę koronny Arabii Saudyjskiej, Mohammed bin Salman, zaproponował budowę dwóch równolegle do siebie położonych drapaczy chmur, wykonanych z odblaskowego szkła. W czym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że budynki te, przy tak dużej wysokości, mają być jednocześnie długie na aż 170 km w głąb pustyni. Długość ta odpowiadałaby dwóm rzędom 2000 nowojorskich budynków World Trade Center. A gdzie będzie położone to miasto? Miasto ma znajdować się w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej w prowincji Tabuk i rozciągać od wybrzeża Morza Czerwonego do miasta o nazwie Tabuk. Taki zabieg, gdzie miasto nazywa się tak samo jak prowincja, jest bardzo częsty na Bliskim Wschodzie. Na przykład Emirat Dubaj, jego stolicą jest miasto Dubaj. Dodatkowo, gdyby to nie było wystarczającym wyzwaniem, The Line ma przecinać po drodze jeszcze łańcuch górski. Ale The Line to nie tylko największy projekt budowlany, jaki kiedykolwiek zaproponowano. To także zupełnie nowy koncept tego, jak ma wyglądać miasto. W The Line, inaczej nazywanym NEOM, ma nie być samochodów, a wszystko, co potrzebne w życiu codziennym, ma znajdować się w odległości maksymalnie 5 minut pieszo. Cała energia potrzebna do funkcjonowania miasta ma być produkowana przez farmy wiatrowe oraz elektrownie słoneczne, a wody ma dostarczać bezemisyjna instalacja do odsalania wody z pobliskiego Morza Czerwonego. Dzięki temu The Line ma być pierwszym na świecie miastem o zerowej emisji dwutlenku węgla. Zważywszy na powyższe informacje, nic dziwnego, że propozycja spotkała się z jednej strony z podziwem, ale z drugiej strony z ogromną dozą niedowierzania. Przez długi czas jedyne, co istniało odnośnie całego projektu, to oglądane przez miliony osób zwiastuny na YouTube oraz oczywiście piękne obietnice. Wiele osób więc sądziło, że The Line to tylko chwyt marketingowy mający przyciągnąć uwagę świata do Arabii Saudyjskiej. Jak się jednak okazało, około 3 miesiące po prezentacji planów budowy ukazały się pierwsze nagrania z placu budowy, na których widać dziesiątki koparek przygotowujących teren pod budowę fundamentu projektu. Jak widać na nagraniach, wykop prowadzi daleko w głąb lądu, co na widocznych w tej chwili ujęciach z drona sprawia naprawdę monumentalne wrażenie. Trudno powiedzieć, jakiej długości jest obecnie rozkopany teren, ale najprawdopodobniej kończy się on u podnóża pobliskich gór, ponieważ jest to logiczny pierwszy i najłatwiejszy etap budowy. Poza samymi pracami nad fundamentem projektu, w okolicy widać też wiele innych zmian. Niedaleko wspomnianych gór znajduje się osiedle z biurami oraz budynkami mieszkalnymi, a także boisko do piłki nożnej, kilka basenów oraz tzw. NEOM Experience Center, czyli miejsce, gdzie pokazane są prezentacje odnośnie przyszłości projektu. Najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy zabudowanie jest znacznie więcej, ponieważ zdjęcia nie są aktualizowane zbyt często. Skoro mamy jasne dowody na to, że budowa się rozpoczęła, to nasuwa się pytanie o to, jak to wszystko potoczy się dalej. Na całym świecie nie istnieje i nie istniało nic, co może się równać z rozmachem NEOM, a jego przyszłość nadal pozostaje niejasna. Generalnie możemy założyć trzy główne scenariusze. Numer 1. Budowa zostanie wstrzymana po kilku miesiącach lub latach i nikt nie zamieszka w The Line. Bliski Wschód jest usiany tego typu projektami, które nigdy nie zostały ukończone. Nawet daleko nie trzeba szukać. Wystarczy spojrzeć na Jeddah Tower, czyli inny projekt, który jest również w Arabii Saudyjskiej, lub sławne Dubai Creek Tower, które miało być gotowe lata temu, a nadal wydane są tylko fundamenty. 2. Projekt zostanie faktycznie ukończony. Arabia Saudyjska ostatnimi czasy bardzo mocno inwestuje w swój rozwój oraz odejście od ropy jako głównego źródła dochodu. I plany te są brane bardzo na poważnie. Nie jest to tylko jeden wyrwany z kontekstu projekt, a raczej część szeroko zakrojonego i długoterminowego planu, co może spowodować, że The Line zostanie ukończony wbrew opiniom wielu krytyków na całym świecie. Trzeba powiedzieć, że wiele z założeń The Line jest możliwe do wykonania w praktyce, na przykład brak samochodów, generowanie własnej energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych, czy nawet realizacja samej idei tzw. vertical living, czyli życia w pionie. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar projektu, wydaje się to po prostu kompletnie niewykonalne. No i ostatni, trzeci scenariusz. Budowa nie zostanie ukończona, ale do użytku zostanie oddany krótki odcinek, który będzie w pełni funkcjonalny
i faktycznie będą w nim mieszkać ludzie. The Line ma mieć wysokość budynku World Trade Center, którego ukończenie zajęło 8 lat, ale jednocześnie ma się ciągnąć na 170 km długości. Tak jak mówiłem wcześniej, to tak jakby zbudować pas 2000 ustawionych jeden przy drugim World Trade Center, czyli tak naprawdę 4000 budynków, ponieważ projekt składa się z dwóch linii po 170 km. Jeżeli pomnożymy to 8 lat, jakie zajęło zbudowanie jednego World Trade Center przez 4000, okaże się, że budowa powinna zająć jakieś 32 tysiące lat. W praktyce czas ten nie byłby pewnie aż tak długi, ponieważ po pierwsze z uwagi na podłużny kształt The Line, budowę można zacząć jednocześnie na wielu odcinkach, a po drugie, na pewno w budowie będą wykorzystane najnowocześniejsze techniki, które przyspieszą ten proces. Jednak nawet biorąc pod uwagę powyższe argumenty, budowa tej wielkości projektu mogłaby zająć nawet kilkaset lat. Na świecie istnieje też inny duży projekt, mogący pokazać, jakim rzutem z motyką na Słońce jest The Line. Jest to Tama Trzech Przełomów w Chinach. Jest ona wysoka na 180 metrów i długa na 2,3 km. I aż 40 tysięcy pracowników budowało ją przez 17 lat. Jest to konstrukcja, która jest stosunkowo mała w porównaniu do planowanych rozmiarów The Line, a mimo wszystko budowa trwała bardzo, bardzo długo. Biorąc pod uwagę ten fakt, ukończenie The Line wydaje się kompletnie niewykonalne. Ale kto powiedział, że całość musi być od razu ukończona? I tutaj wracamy do sedna trzeciego scenariusza, ponieważ The Line jest budowane jako 5-minutowe miasto, co oznacza mniej więcej tyle, że teoretycznie będzie można budować po jednym lub kilka takich 5-minutowych odcinków i nie będzie konieczności ukończenia całych 170 km, żeby mogli wprowadzić się do The Line ludzie. Ponadto wysokość projektu można regulować, na przykład zmniejszając ją o połowę i podobno nie zaburzy to koncepcji 5-minutowego miasta. Taki zabieg pozwoliłby znacznie przyspieszyć budowę, a biorąc pod uwagę to i jednocześnie modularność projektu, bardzo możliwe, że The Line okaże się jednak sukcesem, tyle że w o wiele mniejszej skali. A w miarę upływu czasu, projekt będzie mógł być konsekwentnie rozbudowywany i wydłużany. Prawdopodobnie w ten sposób The Line nigdy nie osiągnie planowanych 170 km, ale nadal będzie to bardzo ciekawy i jednocześnie przełomowy projekt. Jeżeli spełni się ten scenariusz, The Line będzie pierwszym na świecie miastem zbudowanym na kształt linii, pierwszym miastem bez samochodów, pierwszym miastem o zerowej emisji dwutlenku węgla i pierwszym miastem, w którym wszystko, czego mieszkańcy potrzebują do życia, będzie w zasięgu 5 minut pieszo. Do tej pory żadne miasto na świecie nie było w stanie osiągnąć tych celów, ponieważ są one skoncentrowane i często wręcz zbudowane z myślą o samochodach, co sprawia, że próba całkowitego ich usunięcia jest niewykonalna. Natomiast miasto The Line jest zbudowane w całości od zera z myślą o nieużywaniu aut, więc wszystko inne i cała jego infrastruktura będzie do tego przygotowana. Właśnie z braku samochodów wynika koncept 5-minutowego miasta, lub może inaczej, z powodu tego, że normalne miasta są obecnie zbudowane z myślą o samochodach, nie są one przystosowane do dotarcia wszędzie pieszo w ciągu 5 minut. Na przykład wiedząc, że ludzie korzystają z aut, zbudujemy jedną wielką galerię handlową w centrum, do której wszyscy będą mogli dojechać samochodami. Natomiast gdyby aut nie było, nikt nie chciałby chodzić do takiej galerii kilka godzin pieszo i wymusiłoby to powstanie większej ilości, ale mniejszych mini galerii, do których każdy mógłby dojść na nogach. Przy projektowaniu The Line pomyślano jednak o tym, że być może nie wszystko można w ten sposób zbudować, lub możemy na przykład chcieć po prostu odwiedzić znajomych mieszkających na drugim końcu miasta. Więc będzie tam też system kolei, który posłuży do przejazdów na dłuższe dystanse. Pierwsi mieszkańcy mają się wprowadzić w 2030 roku i prawdopodobnie będą oni mieszkać tylko w malutkiej części z proponowanych 170 km, jakie ma mieć The Line. Który z tych trzech scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny? Z tego co mi wiadomo, niewielu ekspertów zgadza się z tym, że projekt jest w ogóle wykonalny. Szczególnie ze względu na bardzo krótki zakładany czas oddania go do użytku. A co wy o tym myślicie? Czy skoro budowa się rozpoczęła, jest szansa na ukończenie projektu? Czy w The Line faktycznie ktoś zamieszka? Czy może na zawsze pozostanie to wielki, opuszczony plac budowy? Dajcie znać w komentarzach poniżej, a ja się z wami żegnam i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym odcinku.